Rozmowa dnia. A w naszym studiu poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący koła parlamentarnego Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Tak, przeglądamy i gazety, i portale internetowe w związku z wczorajszym spotkaniem lidera pana partii, czyli Zbigniewa Ziobry, z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Niedużo tych tytułów, bo to takie spotkanie prawie że półtajne. Ziobro nie zatańczy z Kaczyńskim, nic nie zjednoczenia prawicy. Winny PiS? Pyta portal Dziennik.pl, a w Gazecie Wyborczej tytuł brzmi: jak Ziobro do Kaczyńskiego szedł. No wiemy, że doszedł, ale jaki jest efekt tego spotkania? To po pierwsze chcę powiedzieć, że dobrze, że doszło do spotkania pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobro. Doceniamy ten fakt, jest on ważny dla... Jest to, można powiedzieć, jeden z pierwszych kroków ku zawarciu pewnego porozumienia. Natomiast uważamy, że wartością dużą jest konsolidacja polskiej prawicy, aby móc odsunąć w przyszłości od władzy rząd Platformy i PSL-u. Jednak ten proces konsolidacji prawicy powinien odbyć się na uczciwych i w miarę transparentnych zasadach, takich, które będą określone w pewnej umowie koalicyjnej, zawierającej zarówno te główne postulaty programowe Solidarnej Polski, PiS-u i być może innych ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych, ale jednocześnie określający w sposób jasny zasady też kandydowania w przyszłości w wyborach samorządowych, które mamy już za kilka miesięcy, określających także procedurę wyłaniania kandydata w wyborach prezydenckich, ale przede wszystkim także w wyborach parlamentarnych. Solidarna Polska w ostatnich wyborach uzyskała poparcie przez 300 tysięcy Polaków. W te wybory zaangażowanych było bardzo wiele osób, tysiące osób, działaczy różnych szczebli gminnych, powiatowych, wojewódzkich, także parlamentarzystów. I my na chwilę obecną nie możemy tych ludzi zostawić, jakby nie mówiąc im, jaka jest ich przyszłość i dalsza droga polityczna. Dlatego, tak jak powiedziałem, bez zawarcia jasnej, takiej też dla opinii publicznej umowy o warunkach, zasadach współpracy, o głównych postulatach i celach programowych w przyszłości, no na chwilę obecną nie możemy mówić o zawarciu porozumienia. Aczkolwiek czy oczywiście... Jeśli wyciągam, panie pośle, logiczne wnioski, to po tym, co pan powiedział, stwierdzenie, że niczego nie ustalono, będzie jak najbardziej na miejscu. Nie, nie. To była, tak powiedziałem wcześniej, dobra, pozytywna rozmowa. Odbyła się w dobrej atmosferze. Jest wola zawarcia porozumienia. No, z tego, co wiemy, ogłoszono kongres zjednoczeniowy na sobotę. Ja, no właśnie to mnie interesuje, bo to do soboty to już blisko. Tak, więc wtorek. Liczymy na to, że do soboty uda się wypracować te główne założenia programowe oraz ustalić zasady współpracy na najbliższe wybory samorządowe i parlamentarne. To jest klucz do zawarcia koalicji porozumienia. Także na tą chwilę nie doszło do zawarcia porozumienia, ale można powiedzieć tak, no jesteśmy na dobrej drodze, ale oczywiście to od prezesa Jarosława Kaczyńskiego zależy kształt tego porozumienia i wola jego zawarcia. My jako Solidarna Polska jesteśmy otwarci na takie porozumienie, ale ono musi być konkretne, jasne i transparentne. Są też inne środowiska prawicowe czy konserwatywne i tutaj w tym zakresie także będziemy chcieli prowadzić rozmowy, ażeby doszło do szerokiej konsolidacji prawicy. I zdaje się, jest jeszcze jeden warunek. Jeśli cokolwiek zostanie uzgodnione, to ma być to na piśmie, prawda? No tak, to jest oczywiste, że jeśli dwie formacje umawiają się do startu w przyszłych wyborach samorządowych i parlamentarnych, to chcielibyśmy, żeby te zasady współpracy były jasne i dla parlamentarzystów, i dla działaczy, radnych, wszelkich szczebli samorządów, no bo ci ludzie chcą w sposób jasny i konkretny planować swoją przyszłość polityczną. Także myślę wyborcy, a ich w Polsce było 300 tysięcy w ostatnich wyborach, chcą mieć jasne zasady, czy będzie realizowany program Solidarnej Polski, na który oddali głos, program walki z przestępczością, z korupcją, obniżenia podatków, wspierania polskich rodzin, wspierania polityki prorodzinnej, czy ci działacze, na których oddano głosy, czy ci parlamentarzyści będą w przyszłości brali udział w wyborach i będą realizowali program Solidarnej Polski. Panie pośle, zanim doszło do spotkania Zbigniewa Ziobry z prezesem PiS-u, Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla telewizji internetowej Prawa i Sprawiedliwości powiedział takie zdanie, taka zagadka, ciekawe o czym, o kim to. Jeżeli ktoś wyszedł z jakiejś partii, a potem szkodził jej w sposób bardzo zaciekły, wykorzystując media głównego nurtu, które były zainteresowane szkodzeniem PiS-owi, niech nie sądzi, że teraz dostanie orła białego. O kim to? Nie mam pojęcia, o kim to. Natomiast chcę powiedzieć jasno. Ale ma pan jakieś propozycje personalne? Wyborcy prawicy, centroprawicy oczekują
mądrości przywódców. Ta mądrość przywódców powinna polegać na tym, ażeby czasami zostawić to, co było, zostawić przeszłość i skupić się na przyszłości. Przed nami wybory samorządowe, gdzie będziemy wybierać marszałków województw, radnych, za chwileczkę wybory prezydenckie i parlamentarne. I przywódcy formacji prawicowych powinni wyciągnąć wnioski z wcześniejszych porażek wyborczych, a było już ich sporo niestety, wyciągnąć wnioski z tego, co dzieje się w kraju, z tych afer, także tych taśmowych, które pokazały bardzo patologiczne aspekty funkcjonowania obecnego rządu, które bulwersują nas wszystkich, pokazują, że ta władza nie troszczy się o Polaków, o ich sprawy, a troszczy się tylko i wyłącznie o własne interesy, własną kieszeń, swoją i swoich kolegów. Więc przywódcy polskiej prawicy, a za takiego uważam Jarosława Kaczyńskiego, ale także ważnego polityka Zbigniewa Ziobrę, powinni wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje i postarać się zbudować taką formułę koalicji czy współpracy, która będzie do przyjęcia dla obu środowisk. Oczywiście na zasadach pewnych proporcjonalności, bo mamy świadomość, że PiS popiera, czy poparł w ostatnich wyborach ponad 30% Polaków, a Solidarną Polskę prawie 5, ale tego progu nie było w wyborach do Europarlamentu, ale to trzeba uszanować. Trzeba uszanować tych wszystkich Polaków, którzy poparli i Prawo i Sprawiedliwość, i Solidarną Polskę, i pokazać też jasne i transparentne zasady współpracy w przyszłości. A czy sądzi pan, bo to jeszcze czasami tematem dyskusji, owe 30, ponad 30% Prawa i Sprawiedliwości, owe niespełna 5 Solidarnej Polski i owe 3 z kawałkiem Polski Razem Jarosława Gowina, to się sumuje przy okazji najbliższych wyborów? Bo no, się wydaje, jeśli... że skoro ktoś głosował na Solidarną Polskę, to wcale nie znaczy, że będzie głosował na Solidarną Polskę w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście, że tak, że być może to się nie sumuje, ale jestem przekonany, że spora część tych wyborców, jeśli otrzyma jasny komunikat, dlaczego się łączymy, po co się łączymy, jakie są nasze postulaty, że dalej będziemy realizować te sprawy, o których mówiliśmy wcześniej, że te sprawy będą przedmiotem naszych działań w ramach szerokiej koalicji, jestem przekonany, że sporo tych wyborców odda głos na taką połączoną listę. Liczy pan na efekt tak zwanej wyborczej premii za jedność? Myślę, że tak. Myślę, że wyborcy chcą oddawać głosy na partie, które wygrywają. Ten efekt łączenia, efekt synergii jest efektem, na który ludzie oczekują. Zresztą podczas wielu spotkań wyborcy czy Polacy mówi, no zróbcie coś, żeby tego Tuska odsunąć od władzy. I w związku z tym, no, tym czymś właśnie powinna być ta konsolidacja. Więc jesteśmy otwarci, ale ona musi być jasna, transparentna, musi być zawarta umowa koalicyjna. Musimy być traktowani poważnie. Jeszcze przed tym spotkaniem mówił pan o potrzebie utrzymania swojego szyldu, czyli szyldu Solidarnej Polski. Mówił pan o zagwarantowaniu autonomii ugrupowania, o zachowaniu niektórych postulatów, tylko zastanawiam się, jak to wszystko pogodzić, skoro Prawo i Sprawiedliwość jest tym największym wśród tych trzech podmiotów, które miałyby się jednoczyć. No wiadomo, że będzie chciał trzymać się swojego programu. Jest Jarosław Gowin, który także pewnie chciałby być autonomiczny, też to mówił, że w PO nie dał się zdominować, to i to się nie da. No to jak to zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni? No, na tym znaczy, polega... Kompromis polega na tym, że ktoś musi ustąpić, prawda? A nawet ktoś się mądrze powiedział, że kompromis polega na tym, że wszyscy odchodzą od stołu niezadowoleni. Tak, na tym powinna polegać mądrość polityków, przywódców, że potrafią znaleźć pewien złoty środek, potrafią z części swoich postulatów ustąpić. My na to jesteśmy gotowi, ale musimy mieć jasne i precyzyjne warunki współpracy, dlatego że tego od nas oczekują także nasi przedstawiciele, nasi członkowie naszej formacji, działacze. Jaka ma być przyszłość tych wszystkich ludzi? Myślę, że także wyborcy Solidarnej Polski oczekują jasnego komunikatu. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Idziemy na przyszłość wspólnie, ale na pewnych zasadach poszanowania pewnej autonomii, poszanowania pewnych indywidualności, które są w formacji. No, nie może być tak, że Solidarna Polska czy inne formacje po prostu się mają rozwiązać, przystąpić do PiSu, a być wchłonięte, a później no, się okaże znaczy, za jakiś czas, pan sobie taką sytuację, panie pośle, że w przyszłorocznych wyborach prezydenckich na przykład nie będzie wystawiony Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro wczoraj powiedział w sposób jasny, że jest otwarty na wszelkie propozycje współpracy, różne propozycje, jest w stanie z wielu spraw ustąpić, jest w stanie nawet się wycofać,
ale musi być to w pewien sposób zagwarantowane umową koalicyjną, musi być to jasno, w sposób jasno opisane. No jakby nie możemy zgodzić się na taką sytuację, że Solidarna Polska ma zrezygnować ze swojego szyldu, z tego dorobku, który jednak osiągnęła, bo w wielu miejscach kraju naprawdę mamy mocne struktury, mocne poparcie, 15, nawet 20% w wielu powiatach. No i teraz nie możemy tych ludzi zostawić, powiedzieć im, że Solidarna Polska się rozwiązuje, zostajemy wchłonięci do PiSu, a w wyborach samorządowych, no to wiecie, rozumiecie, zobaczymy, jak to będzie, prawda? No nie, ludzie, którzy się zaangażowali, potrzebują jasnego komunikatu i dlatego jesteśmy gotowi na współpracę, ale na współpracę opartej na umowie koalicyjnej. No, z drugiej strony ma pan świadomość, że partia Solidarna Polska jako byt samodzielny, co pokazały wybory do Parlamentu Europejskiego, w przypadku wyboru do Parlamentu Krajowego, że i do Sejmu, i do Senatu, no będzie miała pod górę. No. Ale proszę pamiętać, że są jeszcze inne formacje prawicowe, jest Ruch Narodowy. A no właśnie, skąd ten pomysł na współpracę z Ruchem Narodowym? No bo proszę pamiętać, że w ostatnich wyborach formacje prawicowe zdobyły 8% głosów. Gdyby te 8% głosów sumować z 30 kilkoma... Czyli jednak sumujemy. No byłoby ponad 40%, byłoby zwycięstwo, prawda? I teraz jeszcze raz podkreślam, liczę tutaj na mądrość liderów prawicy, na mądrość przy kolejnych rozmowach, bo wiem, że takie rozmowy mają się toczyć dalej w środę. Liczę na to, że dojdzie do pewnych ustępstw, pewnego konsensusu i podpisania umowy koalicyjnej, czy przede wszystkim wypracowania takich głównych tez umowy koalicyjnej, która pozwoli, żebyśmy w sobotę na Kongresie Zjednoczeniowym podali sobie wszyscy ręce i powiedzieli tak, idziemy razem do przodu po to, żeby odsunąć rząd Tuska od władzy. No to, nie no, zakładać to się nie będziemy. Nie w tym rzecz. W procentach, gdyby pan zechciał, panie pośle, ile procent daje pan, że Zbigniew Ziobro pojawi się w sobotę na owym spotkaniu, które przyjęto nazywać Kongresem Zjednoczeniowym Prawicy. Dziś, teraz o godzinie 7:28. Ja myślę, że wszystkie, że tak powiem, sznurki leżą w rękach Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiSu. A jaki procent? No nie wiem, zakładam, że 50%. Pół na pół. Sporo, ale z drugiej strony nie za dużo. Poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący Koła Parlamentarnego Solidarnej Polski, nasz gość. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, miłego dnia życzę. Jeszcze na moment, jeśli mogę, bo wiadomo, że panowie prezesi spotkali się na mieście. Może w jakiejś restauracji? Aluzję pan miał, ale obawiam się, że nie w restauracji. No niestety te ostatnie wydarzenia troszeczkę nadwątliły, jeśli chodzi o obecność osób publicznych, czy znanych osób w miejscach publicznych, w restauracjach. Także no, tego typu rozmowy nie były prowadzone w restauracji, z tego co wiem. A gdzie? No to już jest tajemnica pana prezesa Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro. Bo te rozmowy, mam nadzieję, jeszcze będą kontynuowane w środę i mam nadzieję, że dojdzie do wypracowania umowy koalicyjnej. Ale na razie jest 50 na 50. Arkadiusz Mularczyk, dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. 7:30.